W Gdyni. I moim pierwszym gościem jest dzisiaj Olga Bołądź. Dzień dobry. Dzień dobry. W roli nietypowej na festiwalu, ponieważ jesteś jurorką w konkursie filmów krótkometrażowych. Zanim do nas dołączyłaś, w kuluarach się osobiście zastanawialiśmy, jak w ogóle wygląda praca jurora na takim festiwalu. Zastanawialiśmy się, czy już na tym etapie trwania festiwalu jesteście po obradach, w trakcie obrad. Jak to w ogóle wygląda? No jest dzisiaj przedostatni dzień festiwalu, jesteśmy po obradach. Mm-hmm. Doszliśmy do porozumienia. Mm-hmm. Całe gremium było zgodne. Mm-hmm. Dlatego ja też sama się zastanawiałam wcześniej, jak to wygląda w Gdyni, gdyż byłam jurorką na festiwalach filmowych, natomiast Gdynia jest największym polskim festiwalem, więc po pierwsze miałam takie wow, mm-hmm. Zasko, super, dziękuję, mm-hmm. Jest mi miło. No więc tak, więc oglądaliśmy, mieliśmy dwa bardzo intensywne dni, gdzie obejrzeliśmy wszystkie filmy krótkometrażowe. A ty chyba sporo było w tym roku, prawda? Ponad 20. Oj, to bardzo dużo. Więc też chcieliśmy spotkać się potem jak najszybciej, żebyśmy mieli wszystko w pamięci. Mhm. Żeby żaden film nie był poszkodowany tym, że nie wiem, oglądaliśmy go 5 dni temu i teraz Jasne. Dopiero do niego wracamy. No, w bardzo wysoki poziom. Mhm. Wspaniale ogląda się na festiwalu tyle dobrych, krótkich form. Uważam, że w ogóle jak gościcie na festiwalach filmowych, oglądajcie krótkie formy, bo często to są zapowiedzi naprawdę fajnych twórców. One są ekstrawaganckie, są nowoczesne, są też próbowaniem się z jakimiś nowymi formami, więc ja osobiście bardzo lubię oglądać krótkie metraże. I potem fajnie zobaczyć, jak ci twórcy prowadzą swoją wyobraźnię dalej. Mm-hmm, mm-hmm. Więc jeżeli możecie, to oglądajcie krótkie formy. Sama w ogóle jesteś laureatką Złotych Lwów, bodajże z 2020 roku, za krótki metraż. Tak, Alicja 21. 21? Albo nie wiem, już chyba w 21 odbierałam, bo była pandemia w 20. No tak. Tak, więc rzeczywiście no tak. To był 20. Czyli to był ten festiwal, który był powiedzmy hybrydowo, tak. Zdalnie. Tak, tak. Żałujesz troszkę, że nie miałaś okazji odebrać Złotych Lwów tutaj w Gdyni na miejscu? Tak, tak. Uważam, że fajnie byłoby móc obejrzeć Alicję i Żabkę z widzami, mm-hmm. poczuć mm-hmm. festiwal, kiedy twój film walczy o główną nagrodę i o to też, żeby, wiesz, obserwujesz, jak ludzie reagują na w ogóle na twoją Szanowni wyobraźnię. Więc tak, żałuję. Możemy dalej rozmawiać, akurat tego będzie słuchać w tle. A powiedz mi, oglądając 20 filmów krótkometrażowych, miałaś w ogóle jeszcze czas i siłę, żeby zobaczyć coś z konkursu głównego? Teraz nadrabiam. Mm-hmm. Udało mi się zobaczyć 4 filmy, mm-hmm. więc mam pewien pogląd, natomiast no, nie widziałam wszystkiego. Cieszę się, że nie jestem w jury filmów pełnometrażowych, bo mm-hmm. jednak jest to dużo większa odpowiedzialność. Mm-hmm. Ale kurczę, widziałam Chłopów, widziałam Kosa, mm-hmm. widziałam Lęk, mm-hmm. widziałam Tyle co nic. Jest taki rozstrzał mm-hmm. opowieści. Fantastycznie. Jest. Bardzo się cieszę, że jest po prostu na tak dobrym poziomie wszystko, co widziałam. Oczywiście widziałam tylko część, ale mega się cieszę, że tu jestem i że są tak fajne filmy. A powiedz mi, a będąc teraz jurorką w tym konkursie krótkiego metrażu, czujesz o wiele mniejszy stres niż będąc nominowaną? Czy to jednak jest dużo większa odpowiedzialność, a będąc nominowaną jest jakieś takie oczekiwanie? No właśnie. Jak jesteś nominowana, ja się cieszyłam, że w ogóle jestem nominowana do tej nagrody i szczerze nie wybiegałam myślami naprzód, nie wyobrażałam sobie, że Alicja i Żabka w ogóle tak świetnie pójdzie festiwalowo. Mhm. A teraz to jest przede wszystkim duża odpowiedzialność, bo mówimy o innych twórcach, mhm. doceniamy ich pracę mhm. i też chcemy być jak najuczciwsi wobec siebie. Więc tak sobie założyliśmy w naszym jury, że przede wszystkim musimy uczciwie mówić to, co Jasne. Sądzimy o filmach i iść za głosem serca. Jasne, oczywiście. A miałaś okazję spotkać się z twórcami krótkich metraży, czy jako nie. jury nie możecie? Wiesz co, tego było tak dużo, mhm. że też byłoby nieuczciwe, gdybym poszła na jedno spotkanie z twórcami, Jasne. A twórców było ponad 20. Jasne. Reżyserowa, oczywiście ekipa, to przecież to są setki ludzi.
Więc nie wybrałam się na żadne spotkanie z twórcami krótkich metraży. Na pewno po małej gali będę rozmawiała z twórcami i będę chciała im osobiście pogratulować. Jasne, oczywiście. A powiedz mi, a czy zobaczymy Cię jeszcze w roli reżyserki po tym krótkim metrażu Alicja i Żabka? Czy w ogóle miałabyś ochotę zrealizować film pełnometrażowy? No bardzo, to jest moje marzenie. Z uwagi na to, że bardzo długo pracowałam nad krótkim metrażem, praca nad długim metrażem też zajmuje mi trochę czasu, więc nie odpuszczam i widzę swój film. Natomiast jeszcze zajmie mi trochę czasu, żeby on powstał. Teraz też pracowałam nad innymi rzeczami, które się wykluwają i przechodzą już powoli do realizacji. Ale też w roli reżyserki czy w roli aktorki? Nie, raczej konstruktora opowieści. Aha. Też dużo grałam jako aktorka. Urodziłam drugie dziecko, więc jasne. Dużo moich planów tak się poszerza, też życie daje mi inne zadania. Ale jestem na dobrej drodze i osobiście, ja kocham to, co robię i ta reżyseria jest taką rzeczą, do której mnie strasznie ciągnie do opowiedzenia własnych historii, więc na pewno będę dążyła, żeby to się wydarzyło, ale nie zapeszam. Jasne, oczywiście. Ale dobrze, no nie ma co się spieszyć, jeżeli jesteś w dobrym miejscu i łączysz sobie wspaniale to życie prywatne i to, co kochasz, co jest swoim zawodem, no to... Trzeba to robić dalej, jak najbardziej. No dobrze, a jakie są plany pofestiwalowe po Wielkiej Gali? Zostajesz jeszcze w Trójmieście? Korzystasz troszkę, bo pogoda w tym roku nas rozpieszcza. Właśnie wczoraj popłynęłam łódką z przyjaciółmi z festiwalu do Jastarni. Dzisiaj zamierzam trochę popracować, bo mam sporo tekstów do czytania. Natomiast muszę wrócić do Warszawy, bo jestem w zdjęciach do filmu. Zaczynam niedługo próby w teatrze. Mam też tytuły, które gram, więc dużo rzeczy, obowiązkiem nie jestem w stanie tego przełożyć. Jasne. Wakacje się skończyły. Jasne. Mama bardzo małego dziecka też nie ma wakacji. Jasne, zrozumiałe. więc jest jak jest, jest super. Ale córeczka jest tutaj z Tobą, prawda? Jest ze mną, tak. Super. Gdzieś tutaj jest, jak my mamy wywiad, to już miałam jeden wywiad z nią do radia, była bardzo grzeczna, znaczy grzeczna jest zawsze, tylko była cichutko, więc pewnie teraz też, ale na szczęście poszła sobie na swoją drzemkę i ma chill. Jasne, no dobrze. Dużo dzisiaj zajętości, festiwal powoli dobiega końca. Córeczka pewnie też się stęskniła za mamą, także nie będę Cię dłużej przytrzymywać z nami, ale dziękuję bardzo, że znalazłaś czas, żeby do nas wpaść i troszkę opowiedzieć o swojej roli jako jurorki w konkursie krótkiego metrażu. Szanowni Państwo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i naprawdę oglądajmy krótkie metraże, bo są świetne. Tak jest, oglądajmy krótkie metraże, bardzo dziękuję. Projekt filmu Raport Wileckiego w reżyserii